Oj, witam się z wami w sobotę. No, lecę jeszcze do roboty. Do pracy, jak to woli. Odbębnić swoje. No, wracam i się szykuję, bo wczoraj jednak nic. No, nie tak nic, bo jeszcze ostatnie pranie poszło. Schynie. Mam nadzieję, że deszczu mi nie spadnie w międzyczasie. O, się zmęczyłam, bo wyleciałam z domu, wiecie. O, teraz się rozjechali jak zwykle. Jak zwykle. Idę nic, tylko włączę nagrywanie i... się rozjeżdżają. No, na razie spokój. Dobra, pojechali. No, ostatnie pranie robiłam, dwa dokładnie. Tam jeszcze rzeczy schną. Już mniej więcej wiem, co wezmę. No, dużo brać nie będę, bo ja zawsze biorę, a później i tak człowiek chodzi ciągle w tym samym. Poza tym coś lekkiego, nie? A tam można przeprać na miejscu chwilkę i będzie suche. Tak myślę, więc nie ma co szaleć. Ja nic specjalnie nie kupowałam, oprócz klapek. Japonek dokładnie. Po prostu wezmę to, co mam, co posiadam. Się już z rana człowiek zmęczył, idąc, pędząc. No, przechodzimy. Ja ubrałam dresy, bo tak jakoś, wiecie, chłodnawo z rana. A jest 6, więc... Więc chłodna. Widać coś? Cześć. Więc chłodnawo z lekrza. No i tak jak mówię, lecę do pracy, zrobię, co mam zrobić. Wracam i będę się wtedy szykować. Albo najpierw sobie dżemkę walnę, żeby później dać radę. No ale już... Emocjon jest. Za ile ten autobusik? O, chwila, moment, o coś tu nam miga. No, w pracy szybko zleci, bo zawsze w soboty czy w niedzielę, to wiecie. Mam dużo pracy, mało czasu, więc cyk. I to leci jakoś szybciutko, przeważnie. Więc co mi tutaj tak styrczy? Nie wiem, czyli znowu mi się włosy tak tłuszczą. No, będę sobie musiała szampon naszykować. Miałam iść sobie kupić, ale no nie zdążyłam już. Już nie będzie mi się chciało dzisiaj lecieć po szampon. Więc sobie jakiś tam przeleję. Mam mniejszą butelkę z tego, co jest, chociaż mogę wziąć dużą. No, ale coś tam pokombinuję, wezmę to, co w domu jest. Jak mówię, nie będę nic tam szalała. Nie ma co szaleć. Dobra, jedzie autobusik, jadę. No i ja już w domu. Z takiej perspektywy jeszcze nie było nagrywane. A co nam będzie tu migać teraz? Mik. No trudno, nic nie zrobimy. Jest 17:20, sobota, ja dopiero się zaczynam pakować, szybko, nie? Tu mam walizę, którą użyczyła mi Adelaidka, bo ja nie zdążyła se kupić, a moje walizki już poszły w zapomnienie, bo córcia pożyczała na wyjazdy.
No, także trzeba będzie sobie tutaj skombinować jakiś zestaw walizek niebawem. A tu mam torbę na podręczny. Miałam brać plecak, ale plecak 2 dni temu się popsuł. Też turcia wzięła i się cały rozerwał. Nie wiem, czy ze starości, czy co. Więc w tą torbę sobie naładuję podręczny, czyli kosmetyki, kable, wiecie, ładowarki, te sprawy. I tu już mniej więcej sobie przyniosłam rzeczy. Bajzel jest, bo ja nawyciągałam, bo ja nie wiem, co wziąć. Nie wiem, jak do tego doszło, nie wiem. Taki bajzel mam. No, tu już mam rzeczy takie naszykowane, jak o, szampon, żel do mycia twarzy, żel pod prysznic, 50 krem, peeling, pasta, szczoteczka. Takie fajne kupiłam w tamtym roku w Rossmanie szczoteczki. Były po 2 pakowane i chyba 3 zł kosztowało. O, że tak się kuźwa się popisała, nie? O. Takie typowo podróżne, bo ja na co dzień używam elektryczną, no ale ona trochę jest duża i trochę waży. No i tak tu nawyciągałam rzeczy i nie wiem, co wziąć. No nie wiem. No. Tak myślę, czy kapelutek chcę wziąć? Co myślisz? O, leży, widać. Jak będzie słońce, to se wezmę. Na plażę se wezmę, o. Co se nie wezmę, jak se wezmę. O. Jak nie wiadomo, jaka tam pogoda będzie, nie? Żebyś była przygotowana. Ciepło będzie. No, to tym bardziej. Ja nie jadę, wiesz, na Antarktydę. Taka podpowiedź. No. Wezmę chyba kapelutek. I Jaśka muszę wziąć, bo bez Jaśka to ja się nie ruszę. Matko jedyna, to pakowanie to najgorsze, wam powiem. Najgorsze. Bo to nigdy nie wiem, nie wiem, co wziąć. A tu pranie ściągłam ze sznurka. Jeszcze co wczoraj dobieram, o, galoty. Biorę galoty. Przepraszam, że miga, no ale no taka sytuacja, no. Patrz, jak miga. Co ja ci poradzę? No. Coś porać, a nie. Może masz automatyczną jasność ustawioną? Ja nie wiem, ja się na tym nie znam. Przecież. No na pewno biorę ręcznik. Taki wielki, wielki, kąpielowy. O, położymy na samo dno. Te pasy, żeby mi się... Myślę, że tam będą ręczniki, no ale swój to swój, wiecie. Wiecie, o co chodzi. Jak coś, to tamte będą w zapasie. O, jeden duży, jeden mniejszy wezmę. Jak zwykle nabierze pierdół. 100 ręczników. No, ręczniki mamy. Bieliznę zaraz będziemy tu szukać jakąś, a może nie. O, butki też wyprałam, bo w nich jadę, żeby wygodnie było. Tu gdzieś mam sznurówki. Bo u nas będzie chłodno, bo będziemy gdzieś wyjeżdżać o 11:30. O 23:30 w sensie. I co? I co tu wziąć, nie? To jest pytanie. Panowie i panie. No na pewno paszport. Na pewno paszport nam się przyda. Strój kąpielowy też nam się przyda. Będziemy dupkę moczyć. No, a tu nabrałam. Na pewno wezmę panterkę, bo panterka jest przewiewna, fajna.
Mam taką białą jeszcze, tylko ona nie jest przewiewna, ona jest taka dziurawa. I w sumie ma odkryte plecy. Widzicie, taka przeźroczysta, ale ona jest gorąca. I nie wiem, właśnie się zastanawiam, czy tą białą brać, czy nie brać. Czy to będzie good, czy nie good. No i tu mam tą czarną taką. To może też wezmę na wieczór, się przyda może. Na wieczorową porę. No i mam jeszcze taką, ona jest na lewej stronie. Taką czerwoną w kwiatuszki. Ale też nie wiem. To też się zastanowię. W końcu aż na tyle nie jedziemy. Mam spodenki krótkie. Raz. Spodenki od piżamy mojej ulubionej. Biorę na pewno. Tutaj jest bluzka od tej piżamy. Przynajmniej ona była tak w komplecie, jak ją kupowałam, a kupowałam ją w lumpeksie w sumie. Chyba była za złotówkę te spodenki i ta bluzka. Taka. Chociaż myślę, że tą bluzkę na upartego to można ubrać tak ono, pognieciony. To może... Nie wiem, czy coś z długim nie wziąć, może taką bluzkę, cienką bluzę. Z długim, tu mam drugą, wyciągłam taką lila róż. O, tą białą wezmę, bo ona jest przewiewna taka. To wezmę. Co jeszcze wezmę? A tu mam na ramionczkach taką o. Kurde, a gdzie przed chwilą tutaj był ten? No klapusie oczywiście. Gdzieś tu miałam takie kolarki, wiecie? Przed chwilą znalazłam, bo szukałam i znowu je zgubiłam teraz. Gdzie ja idę? Czego szukasz? Spodenki. A nie wiem. A nie wiem. No to masz wszędzie wszystko. Wszędzie wszystko, no. No przed chwilą szukałam w pokoju. Tu są długie. Tu też. Tu jest podręczny. No gdzie ja je położyłam? Ja pierdzielę. Będzie ciężkie wyzwanie, jak ja się nie lubię pakować, a jeszcze gorzej rozpakowywać. Spadło mi tu? Nie, skarpeta tylko spadła. No przed chwilą byłam w pokoju. Ale to tak zawsze jest. Tak zawsze jest. Czekajcie, to są 7/8, 7/8, to są długie. Kuźwa! Widzieli wy taką akcję? Akcję rewelację? No gdzie ja dam? Gdzie ja je dałam? No tu nie ma, bo to ze sznurka ściągnięte. Czekajcie, idę do drugiego pokoju. No i nie wiem, gdzie położyłam. No, wiesz co, raziłaś. No. Się nie będę denerwować.
normalnie. Na pewno się znajdą gdzieś. Zaraz się znajdą. No bo byłam je szukać w szafce. Takie, wiecie, kolarki krótkie, nie? Do kolana. Czekajcie, bo tu muszę poobcinać te... A przed chwilą jeszcze byłam... Pomidory podwiązać wyżej, bo już urosły. O. No nie, po prostu, no nie. Poszłam, szukałam chyba 20 minut, bo w nich nie chodziłam od tamtego roku. Znalazłam i od razu zgubiłam. No, także panterkę biorę, bo panterka jest, jak to złożyć? Czy brać to z wieszakiem? Chyba tak zawinę w rulon, wiecie? To może się najmniej wygniecie. No przed chwilą sprawdziliśmy pogodę, tam gdzie jadę, lecę, bo już Adelaidka się wygadała, że lecimy w komentarzach, więc no. Kurczę. Gdzie je położyło? No, że tam ma być po 30 stopni, a w nocy ile? Po 20? No jeszcze 8. Takie 30, 35. O, jeszcze lepiej. No. Weź sobie kapelutek. Wezmę kapelutek. Masz przeciwsłoneczną? To jest tylko parę dni, to się nie ma co. Przed środakce. Biorę tą białą bluzkę, bo ona jest przewiewna. Jednak chyba nic z długim nie będę brała. Rozmyśliłam się, znaczy z długim, w sensie co grubszego coś. No. To mamy... Dwie sukieneczki, bluzkę, spodenki, bierę, to jednak nie bierę, to jednak nie bierę. No, piżamkę bierę, no bo jak bez piżamki? Mojej ulubionej. Się nie ruszam. Nie, to normalnie jakieś jaja są, nie? Byłam, szukałam i zgubiłam od razu. Na pewno jest gdzieś w łatwym miejscu. Jak zawsze jest. No. Na ramionczkach biorę. Bluzkę. No, tu mam ze sznurka rzeczy. To są jaja po prostu, jaja. Nie wiem, może to jeszcze wezmę do tych krótkich. To też jest fajne, przewiewne. Widzicie, no. Zero planu, nie? Zero planu. Ja miałam w zamiarze sobie kupić jakieś dwie sukienki na wyjazd, ale tak zleciało. Tyle było czasu, a już nie ma czasu.
Nie, to są jaja. To są jaja. Nie, koszuli jednak nie biorę, jak taka ma być temperatura. Wszystko leci. Może jeszcze wezmę tą czarną koszulę, bo ona jest... O. O. Prawda. Prawda. Bo ona jest też fajna, przewiewna. Niepotliwa, że tak powiem. I lubię w niej chodzić. Nie, no myślę, że mi już starczy. W połowie w sumie zapełniłam walizkę. Nie wiem, czy się do mniejszej nie przepakuję. W takim razie bądź. Aha, strój. Strój biorę, kapelutek biorę. I Jasia proszę mi dać od razu. No i Jasiu, bez Jasiu to ja się nie ruszam. No. Bo ja muszę mieć Jasiu. Tak. No to mamy w sumie z ubrań wszystko, plus to, co w czym pojadę. Tylko jeszcze znajdę te kolarki cholerne. Ja nie wierzę, nie? Weź tą kordłę. Bo korduj nie biorę. Aha, jeszcze dopakuję I got you. I skarpetku jakieś. O matko. I widzicie, nie? I widzicie. Się człowiek nie może... O. Człowiek się nie może wybrać. No kurde, bo ja się wkurzę zaraz. Tyle szukałam. Ja cię krę. No tu już mam rzeczy naszkowane. Pakuję do woreczków, bo kosmetyki muszą być w takich, wiecie, strunowych woreczkach. Zamknięte. Taka resztka odżywki, ale chyba styknie. Pasta, szczoteczka, peeling. I szampon. No i to mamy, o. Podprysznica rzeczy. A teraz jeszcze musimy naszkować sobie rzeczy, wiecie. A jeszcze ten krem wsadzę, 50. Bo trzeba się szmarować. No, no swędzi. Zaraz jeszcze idę pod prysznic, bo tak się duszno zrobiło. A jeszcze byłam te pomidory podwiązywać. Popodwiązywać. To tak się kuźwa. Zmachałam. No. A to drugiego biorę płyn do soczewek. Tak, bo noszę soczewki. Soczewki, pudełko na soczewki. Wezmę jeszcze ten tu żelazko w sprayu. Tak. Może się przyda nada. Dezodoranto. Dezodoranto do sztopy. Chociaż nie wiem, czy mi się to przyda, będę w klapkach chodzić. No raczej na pewno. Balsamico. Nie wiem, czy to do jednego wszystko dać, czy co.
oczywiście mój BB 50. A to może te drobne dam sobie do innego, pędzle jakiegoś makijaża może walniemy. Jeszcze wezmę ten podkład, jakby co, a to już do osobnego wezmę woreczka, puder, oczywiście tabletki na ból brzucha, jakby było, na ciśnienie, no i magnesik, perfumki, olejek i krem do twarzy oraz tonik. Mydełko do brwi. Gąbeczkę. Cyk. I patyczki do uszu, bez których się też nie ruszam. No. I czy to by było wszystko? To pójdzie wszystko do podręcznego. Aha, jeszcze ten bronzer. No i chyba wszystko będzie tu. Tylko znajdę te kolarki cholerne. Żeby zaraz szlak nie trafi. No tu też długie. No ale wszędzie długie. 1000 par metrów, nie? A gdzie tam te dałam? No. Nie wiem. No także widzicie. Jakoś poszło. Ciuchy mam w sumie spakowane. Tylko wezmę... Znajdę jeszcze tą jedną rzecz paskudną, która mi się schowała. Kosmetyki też mam prawie spakowane, tylko jeszcze te drobnostki do trzeciego wora wsadzę. Worki mam z Ikei, bardzo fajne są. No i oczywiście paszport. Walutem na wyjazd, żeby jakiś grosik był, jakby się coś zachciało, nie, czy coś. Tak, więc ja się idę teraz kąpać, ogarnąć siebie. Skończę to pakowanie. W sumie mi ten podręczny został. No i gotowa jestem. I czekam na Adelaidkę. No. A będziemy wyjeżdżać około 23.30. To już mówiłam. Powolutku sobie fajnie. Więc mam nadzieję, że się już widzimy na miejscu. Że tam będę miała jednak możliwość, żeby coś wam nagrać i wysłać. Chociaż krótko. No i tak. Mężu niewzruszony, że żona jedzie. Widzicie. No, zero emocji. Powiedz widzom, czy ci przeszkadza, że ja jadę. Już się zdążyłem przyzwyczaić. No, bo tam pisali, że ty taki, że nie jedziesz, no. Już się zdążył przyzwyczaić. Wolną chatę będzie miał, nie będzie źle. No tak cały czas patrzę, gdzie ja to położyłam. A, jeszcze okulary muszę wziąć. No przecież. Bo mam... Okulary mam. Na wieczór do telewizora. Jak ściągam soczewki, to ubieram okulary, więc okulary też muszę wziąć.
żeby coś widzieć. No i chyba nam poszło szybko, nie? No. Jakoś poszło, nie ma tragedii. No to ja się idę ogarniać. Wam puszczam ten filmik. Ogarniam tu trochę ten bajzel, żeby nie dostać, wiecie, depresji po powrocie. Chociaż i tak chyba dostanę. Bo jeszcze nie pojechałam, a już nie chcę wracać. Taka sytuacja. No to żegnam się z wami ślicznie. I widzimy się już na miejscu, mam nadzieję. Trzymajcie się. Pa!